No siema, czwarty odcinek naszej serii w plenerze. Dzisiaj skupiamy się na warszawskim metrze. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o warszawskim metrze. Mamy dla Was przygotowaną historię, króciutką, żeby nie zanudzić. Mamy przygotowane ciekawostki. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że jest to odcinek zaproponowany przez Was. Także robię ukłon w Waszą stronę, bo bez Was, drodzy widzowie, tego odcinka by nie było. Ale już nie przedłużam wstępu. Idziemy zagłębić się w historię warszawskiego metra. Opowiadając o historii warszawskiego metra, na pewno musimy też wspomnieć o tym, kiedy było wybudowane w ogóle pierwsze metro na świecie. Pierwsze metro na świecie w Londynie, 1863 rok. No i teraz porównajmy sobie to do Polski, gdzie w Warszawie pierwsze plany na temat budowy metra to były lata 20 wieku. 1925 powstawały pierwsze plany. W 1927 badania geologiczne terenów. Pracę nad rozwojem metra w Warszawie przerwał wielki kryzys lat 30. Do planów o budowie warszawskiego metra powrócono w 1938 roku. I plany w 1938 roku zakładały, że pierwsze pociągi warszawskiego metra będą ruszały koło połowy lat 40. XX wieku. No jak wiemy, niestety rozpoczęcie II wojny światowej uniemożliwiły budowę metra. Tak się prezentowała jakby pierwszy fragment historii. Idziemy dalej, wchodzimy w końcu do metra. Niedługo się dowiecie o kolejnych. Jeszcze zanim wejdziemy do tej centralnej części metra, w tych starszych stacjach metra, od Kabat po metro Lechowicka, budowane w latach 80. metry miały wodoszczelne grodzie i miały też wrota, które miały służyć, miały ochraniać przed atakami bombowymi. Podobno też, no tak według szacunków, na tych stacjach, gdzie są te bramy, może się pomieścić 40 tysięcy osób, więc no nie wiem, czy mało, czy dużo, sami to ocenicie, ale te pierwsze stacje metra, bo właśnie na takich znajdujemy, miały takie bramy przeciwbombowe. Warszawskim metrem poruszają się generalnie trzy rodzaje pociągów. Ten najstarszy z serii 81 jest właśnie przed Waszymi oczami. W 1982 roku zdecydowano o wykorzystaniu wagonów radzieckich, więc są wagony konstrukcji radzieckiej. No i były dostarczone w latach 1990-2009, a liczba składów to 22. Co ciekawe, przejechały te wagony ponad już 1 000 000 km, dlatego musiały przejść gruntowną modernizację. Jesteśmy na placu Wilsona. Stacja ta, nie wiem, czy podoba Wam się, czy Wam się nie podoba. Natomiast została w 2008 roku wybrana najładniejszą stacją na świecie. I co ciekawe, 6 lat później amerykański serwis CNN, chyba tak, dobrze, jeżeli dobrze kojarzę, umiejscowił ją w 12 najładniejszych, jakby w rankingu 12 najładniejszych stacji metra. Także taka ciekawostka. Wyszliśmy znowu na chwilę z metra, abym mógł Wam opowiedzieć dalszą część historii. Więc tak, druga wojna jakby spowodowała, że nie możemy budować metra w Warszawie. Po wojnie wrócono do pomysłu budowania metra. W latach 50. stwierdzono, że będzie to metro głębokie. Tunele miały sięgać nawet 60 metrów w głąb. No z racji tego, że była napięta sytuacja polityczna, to miały właśnie służyć także jako strony przeciwatomowe. W 1951 roku budowa metra rozpoczyna się po praskiej stronie. No i trwa mniej więcej do połowy 1953 roku, kiedy to podmokłe tereny jakby uniemożliwiają budowę dalszą metra. Pomimo odpompowywania wody, metro jest tak zalane, że nie da się budować jego w komfortowy sposób. I z roku na rok odchodzono od pomysłu budowy. Pracę definitywnie przerwano w 1957 roku. No i wybudowane tunele, bo już udało się wybudować kilka stacji, zalano wodą. No i co jest ciekawostką, przez kilkadziesiąt lat niezalana część tych tuneli służyła jako miejsce składowania wina. A jeszcze ciekawostka odnośnie tego, metro miało być głębinowe, aby ochronić ludność cywilną, ale miało być także głębinowe z tego względu, że wojska radzieckie przy potencjalnym natarciu mogłyby sobie spokojnie z tego metra korzystać. No wiadomo, most można zbombardować, a metra już dużo ciężej zbombardować, więc miały także służyć potencjalnie dla wojsk radzieckich w celu szybszej relokacji swoich wojsk. To tyle i wracamy sobie do metra. Pamiętacie? Na Pragę! Jeszcze jedna osoba i odjazd. Tak jeździliśmy kiedyś po warszawsku, na Lepka. A tak niestety jeździmy jeszcze często i dzisiaj. Prezydium rządu
podjęto historyczną dla Warszawy decyzję. Natychmiast przystąpić do budowy warszawskiego metra. Do końca 1965 roku zbudowane zostaną linie północ-południe, północo-wschód, południo-zachód i wschód-zachód o łącznej długości 36 km. A już za 6 lat dwa odcinki metra o długości 11 km zostaną oddane do użytku. W końcu 1956 roku czynnych będzie 10 stacji kolei podziemnej. Rozpoczęto już prace przygotowawcze. Oto metro moskiewskie, najlepsze i najbardziej nowoczesne na świecie. Dzięki braterskiej pomocy i współpracy radzieckich budowniczych będziemy mogli przy budowie metra warszawskiego korzystać z bezcennych dla nas doświadczeń moskiewskich. Metro jest najsprawniejszym środkiem komunikacji miejskiej. Sześciowagonowe pociągi elektryczne, przebiegające częściej niż co 2 minuty, będą u nas za 6 lat przewozić 500 000 pasażerów na dobę. Budowa metra zapewni socjalistycznej Warszawie wspaniałe możliwości rozwoju. Gdybyście byli ciekawi, gdzie znajdują się najdłuższe schody ruchome w Polsce, tutaj proszę bardzo, na Centrum Nauki Kopernik. Mają one 40 metrów długości i przejazd nimi zajmuje 72 sekundy. Wie, jednak Was oszukaliśmy, przejazd nim zajmuje 56 sekund. Także przepraszamy za oszustwo. W latach 70. wrócono do pomysłu budowy metra warszawskiego. W 1982 roku podpisano umowę o współpracy ze Związkiem Radzieckim, że Związek Radziecki jako wielki brat pomoże Polsce w budowie metra. W 1983 roku wbito pierwszy pal na Ursynowie i wtedy się uznaje za początek budowy metra. No i od budowa jakby pierwszej nitki Kabaty Politechnika trwała 12 lat. Natomiast zakończenie całej długości trasy Młociny Kabaty zakończyło się dopiero w 2008 roku. Więc no kupa czasu, bardzo długo budowano pierwszą linię metra, natomiast pokrótce tak prezentuje się historia pierwszej linii. Natomiast mamy jeszcze drugą linię w Warszawie, o której opowiem Wam zaraz. Teraz widzicie drugi rodzaj pociągu poruszającego się warszawskim metrem, Metropolis. W 1998 roku rozstrzygnięto przetarg na dostawę 108 takich wagonów metra. No i ze względu na przestarzałą konstrukcję dotychczasowych eksploatowanych pociągów postanowiono zamówić nowe składy o nowoczesnej konstrukcji spełniające aktualne wymagania. No i od 2000 roku zostały włączone do użytku pierwsze składy. No i co jest ciekawe, wagon powinien być odporny na ogień i dewastację. Teraz widzicie najnowszy rodzaj pociągu warszawskiego metra, Inspirio. W lutym 2011 roku podpisano umowę. No i pierwsze składy wyjechały 6 października 2013 roku. Co jest ciekawe, to jest nowość, że umożliwiają przechodzenie pomiędzy wagonami w trakcie podróży. No i jeszcze z takich ciekawostek, może pomieścić około 1500 pasażerów ten pociąg. Jeżeli chodzi o najgłębiej położoną stację drugiej linii metra, to jesteśmy na Nowym Świecie Uniwersytet, 23 metry pod ziemią. Jeszcze powiem Wam ciekawostkę, najgłębiej położona stacja jest w Kijowie, to jest 105 metrów. A my jesteśmy na głębokości 23 metrów, więc pięciokrotnie praktycznie niżej. Natomiast najpłytszą stacją, jaka się znajduje w warszawskim metrze, jest stacja Dworzec Wileński, zaledwie na głębokości 13 metrów. Jeżeli chodzi o budowę najnowszego odcinka linii metra, czyli drugiej linii metra, to nie ma ona chyba zbyt interesującej historii. Pierwsze plany powstawania tej linii zostały zatwierdzone w 2009 roku. Pierwsza jakby rozpoczęcie prac było w 2011 roku. Było kilka sytuacji, w których na przykład była zalana stacja linii metra, stacja linii Centrum Nauki Kopernik. Trochę to przedłużyło budowę, natomiast w 2015 został oddany pierwszy odcinek. Później rozszerzone o kolejne stacje. A w tym roku zostaną oddane stacje jeszcze nowsze w kierunku Bemowa i Brudna chyba, z tego co dobrze kojarzę. Jak się pomyliłem, to poprawię się zaraz. Na szczęście się nie pomyliłem, natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o budowie trzeciej linii metra, która już jest zaplanowana. Tutaj na mapce jest oznaczona kolorem żółtym. No i początkowo to ma być 7 stacji skończonych do 2028 roku. To tyle. Mam nadzieję, że odcinek z metra się spodobał. Trochę spontaniczny, ale mimo wszystko mam nadzieję, że spełnił Wasze oczekiwania. No i co? Oczywiście zapraszam na nasze socjale, Instagram, Facebook, TikTok.
Nie zapomnijcie zostawić suba oraz łapki w górę. To tyle, widzimy się w przyszłych materiałach. A przyszłe materiały, powiem tak, będą ciekawe, będzie się działo.